Cześć, witajcie. Z tej strony Tomek Rymanowski, Rehafit Academy. Kochani, tematem dzisiejszego filmu będzie stożek rotatorów. Postanowiłem przygotować dla Was kilka filmów, w których będę pokazywał, jak pracować ze stożkiem rotatorów. Na potrzeby tej serii założyłem, że zaczniemy sobie od bardzo spokojnych, delikatnych ćwiczeń, bo najprawdopodobniej ograniczenie ruchomości w obszarze Twojej obręczy ramiennej jest spore. Czujesz ból, dyskomfort, tak jak wcześniej wspomniałem, ruchomość jest znikoma albo bardzo mała, a więc nie zaczniemy tej serii ćwiczeń dotyczącej stożka rotatorów od dynamicznych, agresywnych ruchów. Oczywiście w tych kilku filmach przeprowadzę Was przez ćwiczenia takie proste, bardzo podstawowe. Będziemy przechodzić przez ćwiczenia bardziej złożone, aż skończymy na takiej dynamicznej pracy ze stożkiem rotatorów. Jeżeli ten temat dotyczy właśnie Ciebie, jeżeli zmagasz się z bólem, dyskomfortem w obszarze stożka rotatorów, to serdecznie zapraszam do oglądania tej serii. Przechodzimy do pierwszych ćwiczeń. Moi drodzy, przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. W dzisiejszym filmie przygotowałem dla Was dwa zadania. Będą dwa ćwiczenia. Będą to ćwiczenia bardzo proste przy użyciu ciężarka. Jeżeli nie masz takiego w domu, wykorzystaj butelkę z wodą. Zanim jednak pokażę Wam te dwa zadania, te dwa ćwiczenia, ustalmy sobie, z jakimi ruchami macie problem. Na potrzeby tej serii, na potrzeby tego kursu założyliśmy, że macie bardzo, ale to bardzo duże ograniczenie ruchomości w obszarze stawu ramiennego. A więc nie jesteście w stanie wykonać ruchu zgięcia, odwiedzenia, nie jesteście w stanie wykonać ruchów rotacyjnych. Ale uwaga, na pewno zwróciliście uwagę na to, jaka pozycja ułożeniowa względem Waszego tułowia, kończyny górnej, z którą macie problem, nie generuje bólu. Gdzie czujecie komfort? Najprawdopodobniej jest to swobodny zwis ręki wzdłuż tułowia. Bardzo możliwe, że na swoje potrzeby zmodyfikowaliście to ułożenie o wprowadzenie zgięcia na wysokości stawu łokciowego i przywiedzenie ręki do tułowia. Ale kochani, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać tę pozycję. W takiej pozycji również możemy ćwiczyć. Najprawdopodobniej, a właściwie to pewne, nie jesteście w stanie teraz pracować w dużej amplitudzie ruchu, tak więc ten ruch nie będzie jakiś obszerny, ale zawsze pojawi się jakiś rodzaj ruchu na wysokości stożka rotatorów, a uczulam Was na to. Najgorsze, co możemy zrobić w przypadku dysfunkcji stożka rotatorów, to zaserwować sobie bezruch. Jeżeli macie rękę na tęblaku, jak najszybciej trzeba ją ściągnąć i trzeba zacząć ją ćwiczyć. Jeżeli macie problem ze stożkiem rotatorów, to z automatu jesteście napięci po całej stronie. Z automatu jest napięty mięsień czworoboczny w części stępującej. Są napięte mięśnie pochyłe. Bardzo możliwe, że macie to ramię w elewacji, a więc w uniesieniu. A więc zobaczcie, jeżeli ta pozycja jest komfortowa, to wykorzystamy sobie ją. Bierzemy ciężarek w dłoń. Nie zaciskamy pięści, bo zaciśnięcie pięści będzie generować napięcie na całej kończynie górnej. Zróbcie sobie z palców taki haczyk. Trzymajcie ciężarek, butelkę z wodą w miarę możliwości na otwartej dłoni. I spróbujcie z takiej pozycji, gdzie wygenerowaliście dużo napięcia, bo pojawił się ból, wypuścić tą rękę. Możecie troszeczkę nawet się pochylić ku jednej ze stron, natomiast odgiąć głowę w stronę przeciwną. To będzie rozciągać mięśnie pochyłe, mięsień czworoboczny. A więc w pierwszej kolejności spróbujcie zastygnąć w takiej pozycji na minutkę, dwie. Jak już poczujecie rozklejenie, rozluźnienie, poczujecie, że tutaj to wszystko się rozluźniło, a najprawdopodobniej jest to bardzo napięte, to spróbujcie popracować takim ruchem wahadłowym. Troszeczkę do przodu, troszeczkę do tyłu. To ćwiczenie też pozwoli Wam nabrać troszeczkę pewności. Przyczyni się do tego, że przestaniecie bać się ruchu, bo w przypadku dysfunkcji w obszarze stożka rotatorów, w przypadku objawu zamrożonego barku, w przypadku jakiejś dysfunkcji, sporego ograniczenia bólu, my najzwyczajniej w świecie boimy się wygenerować jakiś ból, bo za tym ruchem najprawdopodobniej będzie stał spory ból, czeka ten ból, czyli taki pacjent, klient, bardzo możliwe, że Ty, nie wykonuje jakiegoś ruchu, bo czuje strach przed bólem, tak więc lepiej jest nie używać tej ręki, trzymać ją w określonej, bezbólowej pozycji i oczekuje poprawy. No kochani, nic bardziej mylnego, jeżeli macie rękę na tęblaku, jak najszybciej musicie ją ściągnąć i zacząć ćwiczyć stożek rotatorów, bo stożek rotatorów, by się zregenerował, potrzebuje przebudowy w obszarze samej właściwie swojej struktury, potrzebuje przekrwienia, odpowiedniego odżywienia, dotlenienia
i tak się regeneruje. Bezruch nie regeneruje stożka rotatorów. A więc pierwsze zadanie polegało na tym, by wziąć ciężarek w dłoń i wygenerować sobie taki ruch rozciągnięcia i później pracujemy sobie w takiej małej amplitudzie. Troszeczkę do przodu, troszeczkę do tyłu. I to jest zadanie pierwsze na dziś. Nie śpiesz się. Przez najbliższe kilka dni możesz właściwie polegać tylko na tym ćwiczeniu. Za chwilę Ci pokażę ćwiczenie numer 2, ale jeżeli to ograniczenie jest bardzo duże, ten ból jest naprawdę bardzo duży, to wystarczy, że zrobisz tylko tyle. To ćwiczenie może potrwać 2-3 minutki. Może się wykonywać raz, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie w zależności od potrzeb i od tego, jak się będziesz czuł, czuła. Tak więc mamy pierwsze proste ćwiczenie. Uwalniamy napięcie z obszaru stożka rotatorów, z obszaru mięśni pochyłych, z obszaru mięśnia czworobocznego. Wypuszczamy rękę, przechylamy głowę, wprowadzamy ruch taki wahadłowy do przodu, do tyłu. Kochani, macie też problem z ruchami rotacyjnymi. To ćwiczenie, które za chwilę Wam pokażę, numer 2, będzie też tutaj zachodzić ruch rotacyjny na wysokości stawu bliższego i dalszego. Mowa tutaj o stawie łokciowo-promieniowym. Tym się nie przejmujcie. Spróbujcie jak najbardziej mimo wszystko wykręcać rękę ku rotacji zewnętrznej i wewnętrznej. Pozycja znowuż ta sama, zobaczcie, jest bardzo bezpieczna. Nie musisz wykonywać zgięcia, odwiedzenia. Nie będziesz w tej pozycji generować bólu, a będziesz wykonywać już ruch rotacji zewnętrznej i wewnętrznej na wysokości stawu ramiennego. A więc zobacz, zaczynasz sobie wykonywać taką żaróweczkę, z tym, że dłoń jest skierowana ku ziemi. Pozycja bardzo komfortowa, bardzo bezpieczna. Możesz nawet troszeczkę się pochylić, też spróbować rękę wyciągnąć. Daj tej ręce troszeczkę popracować na takim rozciągnięciu. Znowu nie zamykaj pięści. Spróbuj nawet porobić takie delikatne kółeczka. Wewnętrznie, zewnętrznie, znowu wróć sobie do wprowadzenia takich ruchów rotacyjnych, maksymalnie skręcasz kciuk do środka, na zewnątrz, możesz pozataczać takie kółeczka i to jest zadanie numer 2. Z każdym kolejnym ruchem powinna ta amplituda ruchu się zwiększać. Podsumujmy sobie dzisiejszą część. Bierzesz hantelek, w pierwszej kolejności wyciągasz rękę, przechylasz głowę, przód, tył, przód. Tył. Zadanie numer 2, wprowadzenie ruchów rotacyjnych. Może być ułożona ręka wzdłuż tułowia, możesz delikatnie się pochylić, wprowadzić ruchy rotacyjne, możesz zacząć wprowadzać sobie delikatne kółeczka do środka, do zewnątrz, na zewnątrz. Rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, pracujesz sobie tak hantelkiem 2-3 minuty. Kochani, dajcie znać, jak wrażenia po wykonaniu tych dwóch ćwiczeń. Oczywiście pozostajemy w kontakcie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tych ćwiczeń, to śmiało możecie je zadawać w sekcji komentarzy. Ja postaram się jak najszybciej udzielić Wam odpowiedzi. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania, pozostawienia łapki w górę. Czekajcie na kolejne części, które będą dotyczyć właśnie pracy ze stożkiem rotatorów. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych. Pozdrawiam Was. Cześć!